Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Państwa, w ten przeuroczy poranek. Dzisiaj nieco mniej słoneczny jak wczoraj. To tak a propos tych, którzy nie mając po moich ostatnich filmach żadnych konkretnych kontrargumentów wobec mnie, postanowili wyciągać rzeczy pod tytułem ale ty jesteś spocony. Tak, jestem zazwyczaj spocony nagrywając filmiki na przykład późnym popołudniem, ponieważ mój pokój, z którego nagrywam, znajduje się, proszę Państwa, na poddaszu, o czym może niektórzy nie wiedzą. Poddasze domu, który jest kryty czarną dachówką, co przyciąga promienie słoneczne i czyni ówże pokój piekarniczkiem w momencie, kiedy jest gorąco i słonecznie, tak jak było wczoraj. W Birminghamie jest troszkę pochmurno, ale nadal duszno. W tle szczekający piesek to jest nasz sąsiad, kolega Hiltona. Jordan chyba ma na imię. Tak, Jordan, bo to jest pies Alego. Ali to jest mój sąsiad. Trochę młodszy ode mnie, przesympatyczny człowiek, który właśnie ma pieska o imieniu Jordan. Pies, znaczy piesek, no to jest Bull Mastiff, no taki mały piesek. Nie, szczeka jak pizda. Ale, no... To ja się śmieję zawsze z tego psa, bo oni go trzymają w ogródku i on szczeka potem cały czas. Ale to nie o tym chciałem mówić, nie o piesku, moi drodzy. Bo ja się muszę... to jest taka rozbiegówka, teraz ja się muszę obudzić, bo nie, wstałem niedawno, to znaczy jakieś 2 godziny temu, czyli gdzieś w 6:30 było. Ale u mnie obudzenie, przebudzanie się rano, czy też tak powiem powrót do żywych, trwa. Z reguły do 2 godzin. No, ja w ogóle mam ten, właśnie wczoraj też rozmawialiśmy o tym z moim przyjacielem, że ja jestem generalnie osobą z strasznie ciężkim charakterem, bardzo mam trudną osobowość. A rano to jestem w ogóle taki, że bez kija nie podchodź tam, nie. A najlepiej się do mnie proszę nie odzywać rano, nie prosić mnie o nic i nawet nie pytać, czy chcę herbaty. Bo warczę strasznie, no wiem, ja wiem, że jestem straszny. Ale ci, co mnie znoszą, to ja naprawdę im dziękuję, że są tak cierpliwi. Ja czasami naprawdę jestem nieznośny. Muszę sam siebie trochę pokajać, za rano to mi humor poprawia zawsze, nie wiem czemu. No bo ja lubię samego siebie, to jest właśnie, chodzi o to, że ja lubię ten mój zadziorny charakter, ale... Kochani, chciałem wam powiedzieć, napijmy się herbaty, tak w ogóle? W tle nam na pewno będą hałasowały, tak jak przed chwilą, ciężarówki, to znaczy takie dostawcze, bo DHL jeździ i rozwozi paczki. Bo to z reguły między 8 a 9 rano. Oni rozwożą paczki. Za chwilę pewnie ktoś nawet do mnie do domu będzie pukał albo dzwonił z paczką do sąsiadów, których nie ma, bo albo śpią, albo poszli gdzieś. Na przykład do pracy. Niektórzy z nich chodzą, wyobraźcie sobie. Ale ja nie chodzę do pracy. Znaczy, ja chodzę do pracy na do pokoju na poddaszu. To jest moja pracownia. A teraz to nagrywam. Ja się naprawdę muszę obudzić. Ale słuchajcie, dobra, wracamy do rzeczy. Do rzeczy, żeby nie nudzić. 4 lata prowadzę kanał na YouTubie z tematyką rozmaitą. Mniej lub bardziej kontrowersyjną, czasem wesołą, czasem smutną. Różnie to bywało. Prowadząc kanał na YouTubie, prawda, no oczywiście spotyka się z różnymi opiniami i tak dalej. Ale powiem szczerze, naprawdę powiem to szczerze, że takiego wysypu hejtu, takiego wysypu komentarzy nienawistnych, a nawet gróźb karalnych, jaki mam pod filmem o mojej analizie marszu LGBT w Białymstoku, to jeszcze nie miałem. Nie miałem naprawdę, a miałem już filmy, które naprawdę wzbudzały kontrowersje. Ale nigdy nie było czegoś takiego. Nigdy. Słuchajcie, powiem wam, że się w zasadzie nie wiem, czy się bać, czy się śmiać, ale... a może ani jedno, ani drugie. Słuchajcie, to jak w tytule zresztą... no, jak w tytule zresztą. Ty cioto, szczerbata cioto, pedale, durniu, idioto, kurwo, spocony nazisto. To są tylko takie, to jest taki, to kilka z nich, nie będę, bo musiałbym naprawdę długą listę czytać wyzwisk. Kretyn i idiota to jest podstawa. Pedał ciota i tak dalej to też jest podstawa. I słuchajcie, teraz, bo to będzie lekkie może, nie wiem czy zaskoczenie, bo dla mnie w sumie nie było, ale dla niektórych może być. Te akurat określenia, właśnie takie bardzo wulgarne wobec kogoś o orientacji homoseksualnej, padają z ust nie nazioli, nie obrzydliwych faszystów i nie kato Polaków. Padają z ust tych, którzy popierają marsze LGBT i tą ideologię. To jest właśnie przekaz dla świata o znamionach pokoju, miłości i tolerancji. Dlaczego się do tego doczepiam i w komentarzach odpisuję tym ludziom, którzy do mnie walą nienawistnymi tekstami? Rozumiem, że to jest przekaz miłości, pokoju i tolerancji według LGBT. Po, szyderczo, ale jednak, bo... W którymś z pierwszych komentarzy jeden z chłopaków bardzo miło napisał komentarz mówiący: ale ten marsz w Białymstoku miał być demonstracją miłości i przekazem pokoju i tolerancji ze strony ludzi LGBT, a został zaatakowany.
I teraz jak tak patrzę na ten przekaz miłości i tolerancji ze strony LGBT, to się zastanawiam. Może nam się równoległe światy nałożyły na siebie. Chuj wie, powiem szczerze, bo... przepraszam za to, ale chuj wie to ja lubię dlatego, bo kiedyś ktoś mi powiedział, że chuj to jest istota wszechwiedząca. Bo chuj wie wszystko. Ale potem była dyskusja, czy chuj przez samo H, czy przez C, jak jest lepiej. No ładniej wygląda przez samo, bo się szybciej pisze, ale ortograficznie prawidłowo jest przez CH. I otwarte, kochani, pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Ale no jest. Chociaż można powiedzieć hoj, a hojcie to obchodzi. Był taki kawał. No, idzie sobie taki turysta przez góry i tak patrzy, siedzi baca i ahoj, baco, co robicie? A baca mu odpowiada, ahoj, cię to obchodzi. No, to tak w ramach rozrywki. Ale wracając do tego przekazu miłości, pokoju, tolerancji, który płynie z ust przedstawicieli i, że tak powiem, wspierających, nie chcę powiedzieć supporterów, bo to jest taki anglizm, ale wspierających, prawda, ruch LGBT, to w ogóle to powiem wam szczerze, że ludzie tacy jak na przykład Katarzyna Ciesielska, to ja podziwiam za brak kreatywności. Podziwiam za brak kreatywności, bo pisanie do mnie, że jestem Madonną, która została zgwałcona i ona z tym nic nie zrobiła. Jestem spoconym Polako-Angolem, palantem, psycholem. Dziękuję ci bardzo, Katarzyna Ciesielska. No, że jestem porąbany, że pierdzę. Ja nie mówię, ja pierdzę. Przekaz miłości i pokoju. Ale to wiecie, to nie tylko ona, to jest masa. Ja bym musiał zrobić odcinek 40-minutowy, wymieniając tylko niki tych, którzy cokolwiek napisali obraźliwego. Ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, bo w zasadzie to jest śmieszne, że ludzie, którzy z jednej... Bo chodzi o to, że to przepięknie pokazuje fałsz, hipokryzję i obłudę tego środowiska, które popiera tą ideologię. Ja nie mówię, że homoseksualistów, tylko ludzi popierających ideologię LGBT. To są dwa różne terminy. Homoseksualista, a popierający LGBT. Jak zresztą widzimy. Mam mnóstwo komunikatów, mam mnóstwo komentarzy od ludzi homoseksualnych, którzy piszą, że zgadzają się w pełni z tym, co powiedziałem. Mam przeogrom, moi drodzy. Tu jest przeogrom bardzo pozytywnych komentarzy od ludzi, którzy zaczynają swój komentarz zdaniem: jestem narodowcem, jestem narodowo-prawicowy, jestem prawicowym katolikiem, jestem konserwatywny. Ci ludzie piszą do mnie najfajniejsze komentarze. Jak to? Przecież jestem pedałem. Przecież jestem obrzydliwym homoseksualistą. Gadam o tym. A na ziolom się podoba. Wiecie, przede wszystkim to bawi mnie to, bawi i no tak, bo to jest śmieszne, żałosne też, ale śmieszne w swojej żałosności, to, że ludzie, którzy mówią o tym, że przecież my jesteśmy nastawieni, mówię o tych LGBT, my jesteśmy nastawieni pokojowo, pacyfistycznie, tolerancyjnie, chcemy pokazywać i rozszerzać miłość, jednocześnie rzucając gównem, bluzgami na wszystkich, którzy choć odrobinę się z nimi nie zgadzają. Wiecie, co mi to przypomina? Bo ja myślę, że sporej części z was też, zwłaszcza starszego pokolenia, mnie to bardzo przypomina marksizm. Mnie to bardzo przypomina komunizm jako taki w ogóle. Ludzie, komuniści, byli bardzo pokojowo nastawieni do wszystkich, dopóki się z nimi zgadzali. Jak się nie zgadzali, to komuniści tworzyli obozy pracy, zesłania, więzienia z torturami. No. Nie zgadzasz się, to musimy coś z tym zrobić. Inną rzeczą, którą LGBT bardzo mi przypomina właśnie komunizm i komunistów w najgorszym wydaniu, to jest to, że jest to bardzo niewielka, bo poniżej, to jest jednocyfrowa procentowa mniejszość, która marzy o tym, żeby zdominować większość, narzucić swoje prawa. Poza tym, co jeszcze mi to przypomina? Brak jakichkolwiek argumentów w dyskusji ze mną. Jakichkolwiek. Są argumenty takie, że pierdolę jak potłuczony, tu na przykład DW pisze coś takiego, że pierdolę jak potłuczony, bo ten komentarz jest tylko wzorcem pokazującym, takich komentarzy było ze 30, mówiących do mnie albo i więcej, piszących do mnie, że mówiąc o tym, że osoby, które zostały jakoś tam pobite, chociaż od tego pobicia zaraz wrócę, bo są jaja w ogóle na ten temat, że rzekomo zostały pobite na marszu LGBT w Białymstoku, ja powiedziałem, że są same sobie winne, że tam poszły. No bo taka jest prawda. Słuchajcie, ludzie, którzy poszli na marsz, wiedząc, że mogą dostać wpierdol, niektórzy nawet się z tym chwalili na YouTubie, że idą tam po to, żeby dostać wpierdol,
a potem zgłaszają pretensje do całego świata, że zostali pobici. To jest coś tu nielogicznego, wiecie? Bo ja, ale do czego zmierzam? Ci ludzie podają mi jako kontrargument, to jest tak samo, jakby gwałtem winy były dziewczyny, które założyły sukienkę i poszły na spacer na mieście. Nie. Jeżeli dziewczyna ubiera sukienkę, idzie na spacer na mieście, zostaje zgwałcona, to jest przestępstwo, to jest raz. I ona nie jest temu winna. Ale jeżeli dziewczyna ubiera sukienkę krótką i wyzywającą i idzie do klubu nocnego pełnego pijanych facetów i napalonych facetów i tam się coś jej zdarza, to owszem, też jest przestępstwo, ja tego absolutnie nie popieram. Ale jeżeli ta dziewczyna wiedziała, do jakiego klubu idzie i szła w takim stroju, to powinna się liczyć z tym, że może być zaczepiana. Kochani, bądźmy dorośli. Bądźmy kurwa dorośli, błagam. Znaczy ja wiem, że ten cały ruch LGBT, te wszystkie akcje, to co się dzieje, to jest efekt tego, że gówniarzeri dało się w ręce narzędzia do tego, żeby robić zadymy. I gówniarzeri pozwala się tworzyć ideologię. I to jest właśnie ideologia gówniarzeri. Jeden z was widzowie się na mnie wielce obraził, postanowił mnie odsubskrybować, ale szczelił focha na do widzenia, pisząc dlaczego. To był chyba The First Talker, tak? Chyba tak. Napisał do mnie, że ja nie będę znosić mojego, że on nie będzie znosił, tak, The First Talker. Miło jest być nazwanym spierdolonym pokoleniem. Nie zgadzam się z panem w wielu kwestiach, ale nie nazywam pana spierdolonym. Chyba dalsze śledzenie pańskiego kanału nie ma sensu. No i właśnie, jednocześnie te same osoby wcześniej, ale The First Talker również, ale masę innych pisze, że to jest, że chodzi o wolność słowa, że demonstrowanie na marszu LGBT w Białymstoku to jest wolność słowa. Dobrze, ja mówiłem o tym wiele filmów temu i wiele razy, że wolność, czy to słowa, czy zachowania, jest wolnością tak długo, jak długo nie narusza wolności innych osób. Ja nazywając obecne pokolenie młodzieży spierdolonym, jest to moja wolność słowa, ale również według The First Talkera, i tu jest jego racja tak naprawdę, nadużyłem słowa i obraziłem być może część osób. Nie wiem, może niektórzy się z tym nie są w tym pokoleniu, ale nie utożsamiają się i uważają, że nie są spierdoleni, więc tych słów do siebie nie wzięli. First Talker wziął do siebie te słowa, w związku z czym uznał, że jest obrażony i w sumie nazywając go spierdolonym, znaczy nie jego konkretnie, tylko tą grupę, nadużyłem swojej wolności. Jeżeli zacznę do kogoś mówić, bo to Lioneczek chyba pisał, tak, Lioneczek pisałeś, wiem, czy, przepraszam, że ci wcześniej nie odpowiedziałem, bo pisałeś mi, że czekałeś na odpowiedź. Lioneczek pisał, że chodzi o wolność słowa, między innymi on pisał o tym. Dobrze, jak zacznę cię nazywać wulgarnie, obraźliwie, to jest moja wolność słowa, mam prawo mówić, prawda, co mi się podoba? No nie. Mam się prawo zachowywać w przestrzeni publicznej, jak mi się podoba? Nie. To nie tak działa. To nie tak działa. Mówicie, wielu z was, tych zwłaszcza wspierających LGBT, zarzuca mi, że nawet takie zdania padają, że ja bronię przestępców i chuliganów. Proszę mi pokazać, napisałem to w komentarzach pod konkretnymi osobami, proszę mi pokazać i wypunktować, w którym miejscu któregokolwiek z mojego filmów na temat tego marszu ja popierałem, wychwalałem lub broniłem chuliganów i przestępców. Proszę mi to pokazać. Bo w każdym miejscu zaznaczałem, że jestem absolutnie przeciwny przemocy i absolutnie potępiam bicie kogokolwiek i używanie przemocy. Ale jeżeli jest agresywny, wściekły tłum i idą osoby, które są nastawione na to, że dostaną w pierdol i wchodzą w ten tłum, powiem to inaczej, dlatego poprosiłem kilka razy, zacznijmy być dorośli. Mówicie o tym, że dziewczyna z sukienką jest gwałcona. Tak, jak idzie do klubu pełnego napalonych facetów, pijanych w dodatku w środku nocy i sama i liczy na to, że ktoś ją do domu odwiezie, a może się spotkać z odmienną nieco reakcją, to niech nie będzie zdziwiona. Myślę, że większość kobiet i dziewczyn, które siedzą w tej chwili po drugiej stronie mnie oglądają, przyzna mi rację, że w pewnych określonych sytuacjach nie wypuszczą się ani na miasto, ani do jakiegoś klubu. Ani tym bardziej nie będą się zachowywać w sposób, który by kogokolwiek prowokował. Bo to trzeba też brać pod uwagę, że takie prowokowanie jest prowokowaniem biernym. Ja absolutnie, i znowu, żeby nie było za chwilę, że ktoś mi powie, że ja popieram gwałty i tego typu rzeczy, bo to za chwilę też usłyszę. Poza tym powiem wam tak, odmienność myśleniowa lewaków i ich ideologiczne spierdolenie mózgu jest przeogromne. Mówienie do mnie właśnie, że jeżeli, że przerzucam winę na ofiary. Tak, przerzucam winę na ofiary, bo ci, którzy poszli na ten marsz, wiedzieli doskonale, co się będzie działo. Ja powiem więcej, ja nawet wiem o tym, że oni poszli tam z premedytacją, a teraz robią z siebie ofiary. Bo to był cel. Żeby się polała krew, żeby zrobiono ofiary, żeby byli męczennicy. I o to chodziło.
Pewno, chciałem mówić o tych pobiciach, nie? Pewien chłopczyk przeuroczy, ten, który wczoraj, tak, w filmie, pod filmem wrzuciłem linka do w zwolnionym tempie nagranego rzekomego pobicia młodego geja przy okazji Marszu w Niepodległości w Białymstoku. Ten młody gej nagrał parę godzin później filmik na YouTubie. Ten filmik na YouTubie nadal wisi, ma oglądalność tam 50 tysięcy. Chłopczyk twierdził, że 100 tysięcy na samym filmie, ale nie sądzę, że tyle będzie miał. To nie chodzi o oglądalność, ale to było symptomatyczne, że on bardzo się skupiał na tym, że jego film ma wysoką oglądalność. Tak go to ekscytowało. Chłopczyk bardzo miły, przystojny, młody i w ogóle fajny. Ale i opowiadał z takim przejęciem, słuchajcie, opowiadał z takim przejęciem o tym, co się tam działo na tym marszu. Jakie sceny pobić, prawie morderstw. Ja momentami miałem wrażenie, że on opowiada, że on był świadkiem pacyfikacji getta warszawskiego. W taki sposób o tym opowiadał. Za młody był, żeby to pamiętać. W związku z czym ja w ogóle pokazałem ten filmik osobie, która, mojej osobie, która nie rozumie po polsku. Ale jako osoba wykształcona w podobnych kierunkach jak ja trochę, to zna się na czymś takim jak mowa ciała. I tak sobie ogląda i mówi, ale on wymyśla, on zmyśla i kłamie. Mowa ciała, twarzy, mimika, gestykulacja, wszystko wskazywało na to, że trzeba było słuchać tego chłopczyka przemiłego, żeby widzieć, że kłamie. Poza tym jego pseudoaktorskie przejęcie tematem był ubrany dokładnie w to, w czym na filmiku niby był, jako ta ofiara pobicia. Ale teraz jest numer roku, słuchajcie. To muszę wam powiedzieć, bo to aż się zaśmiałem w głos. Nie, że jestem złośliwy czy coś, ale jestem czasami. Numer roku polega na tym, że policja właśnie szuka zarówno tego chłopaka, jak i ludzi, którzy go rzekomo pobili. Za rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji. Nie tylko, tam jest jeszcze parę innych zarzutów. Bo się okazało, bardzo szybko sprawdzono, że ci, którzy rzekomo go kopali i bili, i ten chłopczyk, który był ofiarą, to są bardzo dobrzy znajomi, przyjaciele. To była czysta ustawka. Wyszło. Wychodzą podobne rzeczy już teraz. Tą dziewczyną, która rzekomo nie była pobita, też jest podobna afera. Się okazuje, że tamci, którzy szarpali, to w ogóle też koledzy. Podobno. Ale ja zresztą mówię podobno, ale ja się wcale nie zdziwię, jeśli to się potwierdzi. Że to wszystko były ustawki. Bo dziwnym trafem kamery były tylko w tamtych miejscach. Ja mówiłem, że ja oglądałem relacji kilka, to relacji mniej lub bardziej amatorskich, ludzi, którzy byli na miejscu. Niektóre z tych relacji były dosyć nudne, bo trwały prawie godzinę i było to kręcenie tylko przerzucających się wyzwiskami dwóch grup, LGBT otoczonego tak... LGBT w ogóle, marsz LGBT był otoczony ilością policji dwa razy większą niż sam marsz, moim zdaniem. Ja takiego obstawienia policyjnego nie widziałem na żadnym meczu, na którym w Polsce byłem. A tam to było po prostu tym... To ja nie wiem, jak tam doszło do rękoczynów. Natomiast... Nie było szans na to. Natomiast powiem wam, że czemu ja się śmieję z tego chłopaka, który to nagrał i zrobił z siebie taką wielką ofiarę, a do tego teraz jest w takich kłopotach, bo policja go szuka, jego znajomych za tą ustawkę. A no tak, dlatego się śmieję, ponieważ ten chłopczyk pewnie został, jest młodym, tak jak większość tych ludzi młodych, ideologicznie nastawionym, ma już zasiane ziarno wyprania mózgowego przez tych starszych manipulatorów ze strony lewactwa i uwierzył w to, że walczy o prawdę i swoją wolność. Postanowił nagrać ten filmik, postanowił zrobić ustawkę, żeby pokazać światu i pewnie wiedział, co robi, że to będzie tylko ustawka. Na tym filmie, na którym był ubrany, w dokładnie to samo, co na tym wydarzeniu na ulicy, gdzie go bito, ale na twarzy nie było nawet śladu pobicia, rzekomo został tak skopany po głowie i po twarzy, że to straszne, że w szpitalu wylądował. Twarz czysta, piękna, nie wiem, taki makijaż mu porze zrobili, nie wiem. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chłopczyk teraz boleśnie się przekona, jak został wykorzystany. To jest mój przekaz po raz kolejny do was, młodzi ludzie, którzy za tą ideologią LGBT podążacie, wierząc, że walczycie o słuszną sprawę, to wam powiem, jak wasza rewolucja was właśnie zeżre. Bo ten chłopczyk teraz będzie w kłopotach. Będzie być może miał postawione zarzuty prokuratorskie. Na pewno będzie sprawa w tym przypadku. I on zostanie sam. Żaden z tych ideologicznych jego ojców marksistowskich mu w tym nie pomoże. Wypną się na niego i wyśmieją go. I chłopak się boleśnie przekona, jak został wykorzystany. I bardzo dobrze, że stanie się to teraz, kiedy ma dopiero, nie wiem, 18 czy 19 lat. Bo może się obudzi i nadal będzie gejem, ale zmieni perspektywę i przestanie walczyć o prawa, które już ma. To tak konkludując na sam koniec tego odcinka,
jak w tytule zresztą LGBT, walczący o prawa, które już ma. Wielu z tych wspieraczy LGBT, którzy mnie atakują, którzy piszą do mnie komentarze o tym, jak to ja bardzo działam przeciwko homoseksualistom. Nie, ja działam dla waszego dobra, kochani. Bo i dla samego, dla mojego dobra też. Bo ja chcę żyć w zgodzie, nawet z naziolami. I o dziwo, wielu z was mi życzy, żebym został przez nazioli pobitych, a wielu z tych nazioli pisze do mnie, że mogę spokojnie przyjechać do Białegostoku, nic mi się nie stanie. Mało tego, zabiorą mnie, kurwa, na wódkę, piwo, zaproszą do siebie do domu, co tylko, co tylko. Tak? To czemu naziole tak do mnie piszą? A moi niby bracia ideologiczni, inni homoseksualiści rzucają we mnie mięsem i wirtualnymi petardami. Jak to się dzieje? A no tak, to się dzieje, że właśnie część z tych ludzi wspierających LGBT, słysząc co mówię, no to jest automatyczny proces, bo ja nie burzę ich świat, ich wizję, którą mają wybudowaną. A część z nich, zwłaszcza ci najbardziej wściekle atakujący, to ja wiem doskonale, że są to ludzie, którzy wiedzą, że jest to kłamstwo i hipokryzja i atakują mnie z taką wściekłością, bo ja pokazuję i ja to zauważyłem. Jestem bardzo niebezpieczny, zwłaszcza z perspektywy, z której to mówię. Bo gdyby to mówił heteroseksualista, to co ja powiedziałem, to w ogóle by nie było rozmowy. To w kampania przeciw homofobii by tu wkroczyła. I prokuratora, i wszystko. Zamowa nienawiści. Ale mówi to kurwa gej. I nie ma się z tym inaczej jak rozprawić, tylko go zastraszyć, zwyzywać, sponiewierać, zdeprecjonować. Są ludzie, którzy piszą do mnie i nawet rozmawiałem ostatnio z moim znajomym. Wczoraj rozmawiałem, który mi powiedział, żebym na siebie uważał i powiedział to bardzo poważnie. Nie wiem. Bać się czy nie, to nie chodzi o to nawet, ale powiem wam tak, ci ludzie, którzy właśnie tak atakują, ci sprani umysłowo, którzy życzą mi tego, żeby mnie na ziole pobili, są ludźmi, którzy walczą o co? O co walczy LGBT? Na moje pytania, o co wy walczycie, padają odpowiedzi, przecież LGBT wywalczyło ci twoje prawa, LGBT walczy o prawa, te marsze są po to, żebyśmy walczyli o naszą równość i prawa w społeczeństwie, a ja zadam pytanie po raz kolejny. O jakie prawa walczycie wy LGBT? Czy to jest prawo do głosowania? O to walczycie? A może prawo do edukacji? A może prawo do pracy? I wynagrodzenia? Może prawo do emerytur? A może prawo do ubezpieczenia zdrowotnego? O jakie prawa walczycie? O jakie prawa walczycie, których już nie macie? Jeden z was napisał odpowiedź. Walczymy o możliwość związków małżeńskich i adopcję dzieci. To jest naprawdę coś, co jest niezbędne do waszej egzystencji? Poza tym powiem wam coś innego. Dlaczego walczycie o te prawa z ludźmi na ulicy? A nie pójdziecie do tych, którzy wam to obiecują od 20 lat. Bo pierwszą partią polityczną, która obiecywała związki partnerskie jednopłciowe w Polsce, była SLD pod koniec lat 90. Potem to samo zrobiło PO. PiS chyba tego nigdy nie obiecywał, nie pamiętam. Ale te partie z tego obiecywały, bo żeby mieć elektorat, nic z tym nie zrobiły. Idźcie, zapukajcie do nich, oni to obiecali 20 lat temu. Katolicy wam tego nie obiecali. Narodowcy wam tego nie obiecali. Czemu chcecie z nimi walczyć i o co? Potem tak jak powiedziałem, któryś z was mi zarzucił Super Terminator. Super Terminator 1991, pozdrawiam cię serdecznie. Okazało się, że mówisz po polsku i to w dodatku zdecydowanie lepiej niż pisałeś po angielsku. Co mnie bardzo ucieszyło, bo byłem bardzo zmęczony czytaniem twoich wiadomości po angielsku. Nie wiem, którego translatora używałeś, ale chłopie, daj sobie spokój z angielskim, błagam. Natomiast nagrałem odpowiedź po angielsku, będzie publikowana później. Ale powiem wam tak, Super Terminator napisał, że ja stoję na stanowisku, że mniejszość ma zamknąć ryj, siedzieć cicho i poddać się dyktatowi większości. To rozumiem, że tobie chodzi o to i wam wszystkim chodzi o to, że to większość ma zamknąć ryj, siedzieć cicho i poddać się dyktatowi mniejszości. Bo mnie się wydawało, że na tym polega demokracja, że to większość decyduje o ogóle. A odnoszę wrażenie, że część z was, zwłaszcza LGBT, uważa, że demokracja, jeśli nie jest po naszej stronie, to nie ma demokracji. Że demokracja jest wtedy, kiedy to naszego się słucha. Może być jedna osoba wśród 10 i ona jest innego zdania niż te 10, niż te 9 pozostałych. I nie poddam się temu zdaniu. No to tak, demokracja jest wtedy, kiedy większość o czymś zadecydowała. Albo większość czegoś chce. A mniejszość, no jest w mniejszości, więc nie przeforsuje swoich racji. Wtedy jest demokracja, nie? Według mnie tak mnie uczono. A może się coś zmieniło przez ostatnie 30 lat. Tak może być. Kochani, pomimo wszystko życzę wam udanego dnia. Czekajcie na kolejne filmiki, odcinki. Tak w ogóle to dziękuję wszystkim moim widzom. Tym, którzy teraz dołączyli, to dziękuję za dołączenie, ale tym, którzy byli ze mną przez ostatnie 4 lata, za to, że właśnie pykło wczoraj 10 000 subów.
Wiem, że to nie jest żadne osiągnięcie w porównaniu z tymi, którzy mają 100 tysięcy albo więcej, ale ja jestem i tak z tego dumny i zadowolony, bo... No bo tak, prowadząc taki kanał, jaki ja mam i gadając sobie o takich rzeczach, jak gadam przez te parę lat i to... Mało tego powiem, dla mnie największą satysfakcją jest to, że ja mam grupę widzów, którzy są stałymi widzami od samego początku. To jest najfajniejsze. To jest mieć jak mieć wiernych przyjaciół, jak rodzinę. Miłego dnia, słońce wychodzi, więc za chwilę będzie gorąco i znowu będę spoconym Polako-Angolo-Katolem. Pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa.